Siemanko, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś omówimy sobie półfinałowy odcinek Top Model. Odcinka jeszcze nie oglądałam, więc nie jestem pewna, czy uda nam się zmieścić cały odcinek w jednym moim odcinku, czy będę musiała go podzielić na dwie części, więc chyba nie ma sensu, żeby tutaj przyciągać. Aczkolwiek, jeżeli spodobają Wam się moje kolczyki, albo jeżeli macie ochotę zajrzeć do mojego sklepu, to zapraszam hatihati.pl. Zapraszam również na mój Instagram Pantinka oraz zapraszam na naprawdę świetną grupę na Facebooku. Dziękuję Wam bardzo, że tam jesteście. Jest nas ponad 13 tysięcy i wydaje mi się, że bardzo fajne, ciekawe dyskusje tam są prowadzone. Wszystkie linki w opisie. Oczywiście, jeżeli chcecie obejrzeć oryginalny odcinek, który dziś komentuję tutaj wspólnie z Wami, można by powiedzieć, bo liczę na Wasze komentarze, to również zapraszam, bo link jest jak najbardziej w opisie filmu. Przechodzimy do odcinka. Weroniki im brakuje. Chyba najbardziej szkoda tego, że nie mogła tego poczuć. Tak. Czyli tutaj się zgadza to, co Wam mówiłam w poprzednim odcinku, że to jest dla mnie takie zaskakujące, że uczestnicy idą na castingi do Fashion Weeka, a potem ci, którzy odpadną z programu, nie robią tych prac. No wiecie, zawsze bywają jakieś odstępstwa od reguły, ktoś może się rozchorować albo jakaś sytuacja losowa wypada. Natomiast jeżeli my zabukujemy pracę, to musimy tę pracę wykonać. Oczywiście. Tutaj mogła być jakaś konkretna umowa z projektantami i dlatego nie robią uczestnikom problemu z tego, że nie pojawią się na pokazie, ale ja dlatego uważam, że uczestnicy, co jest oczywiście prawdą, uczestnicy nie wykonują takich prawdziwych castingów, nie są traktowani w taki sam sposób jak modele, którzy przychodzą na castingi do Fashion Weeka, są traktowani ulgowo. Gdybym ja produkowała program Top Model, to nie odsyłałabym uczestnika do domu, tylko pozwoliła pójść w tym pokazie, dlatego że to jest też świetne doświadczenie dla tego modela, a poza tym wydaje mi się, że jak już tyle zachodów włożyli w to, to Weronika mogłaby się przejść w tym pokazie. Natomiast to nie jest mój program telewizyjny, tak się chciałam tylko z Wami podzielić tym, że widać, że uczestnicy programu Top Model na tych castingach do Fashion Weeka są zupełnie inaczej traktowani. Przed Wami przymiarki, fittingi, no i pokazy mody na Fashion Week. Dziewczyny, zaczynacie od fittingów do Wandy Jandy. Fittingi Wam mówiłam, mogą być czasami tego samego dnia. Ja najczęściej miałam fittingi zupełnie oddzielnego dnia, kilka dni przed pokazem. I czasami te fittingi trwały godzinkę, a czasami to był cały dzień. Jak się przychodzi na pokaz, bardzo dużo czekania, przychodzi się bardzo wcześnie rano, nawet jeżeli pokaz jest wieczorem. I na początku zaczynają nam robić makijaż i włosy, ale to tak jest, że czasami czekacie nawet kilka godzin. Oczywiście trzeba zrobić fitting. Jeżeli fitting był już zrobiony, to robimy próby. I próby tutaj różnie bywa, dlatego że czasami można zrobić próbę jedną i wszystko jest ok, a czasami próby trwają po kilka godzin. I generalnie to jest tak, że próby trwają tak długo, aż wszystko się uda. Więc tak jak się mówi, że modelka modelce podłoży nogę, nie wiem, podetnie obces i tak dalej, no to z mojego doświadczenia wynika to, że my sobie pomagamy wręcz, jak jesteśmy w pracy, dlatego że chcemy jak najszybciej skończyć próby, że chcemy, żeby każda dziewczyna jak najszybciej załapała układ, bo czasami są trochę bardziej skomplikowane. No i ćwiczymy, tak żeby wszystko było dobrze. Najczęściej, ale to oczywiście też nie jest regułą, jest tak, że ćwiczymy sobie, najpierw robimy ten rehearsal, czyli próby w naszych ubraniach, tak na sucho, a potem czasami niektórzy projektanci proszą, żebyśmy zrobiły też próbę w ubraniach już właściwych i na szpilkach. Co jest czasami taką stratą czasu, a czasami jest w sumie spoko opcją, żeby wyczuć catwalk i żeby zobaczyć, czy czasami się nie poślizgniemy, bo czasami te catwalki, po których ja chodziłam, były niesamowicie śliskie i zgłaszałyśmy z dziewczynami do produkcji castingu to właśnie, że jest zbyt ślisko. I słuchajcie, czasami słuchali się nas i czasami coś zmieniali. Coś tam robili na podłodze, czasami nam trochę podcinali buty, więc jakby taka sytuacja się wydarzyła, to nie bójcie się zwrócić uwagi. Mam za Was kciuki i niech to będzie najlepszy dzień Waszego życia. To było bardzo miłe i rzeczywiście jest coś takiego magicznego w tych pokazach. Ja nienawidzę tego wszystkiego, co dzieje się dookoła pokazów, czyli tego, ile czasu tracicie na wszystkie rzeczy takie dookoła i ile czasu tracicie na zwykłe czekanie, bo jest bardzo dużo czekania przed pokazami. Natomiast sam pokaz to jest czysta magia, to jest po prostu taki strzał adrenaliny, czujecie się po prostu
tak jakby cały świat na was patrzył. Czujecie się jak milion dolarów. Naprawdę uczucie jest niesamowite. Wszystkich was moc witam, albo zdrawi, moc ma dzieci. Can you please stand maybe there? Is it possible? Just stand okay. There, yeah. Tutaj jeszcze dochodzi kwestia języka. Jak możecie zobaczyć, projektantka zaczęła od języka chyba czeskiego, tak? Poszperałam trochę w internecie i znalazłam informację, że Wanda Janda jest oryginalnie ze Słowacji, ale działa w Czechach. W każdym razie chciałam tutaj wam powiedzieć trochę o języku, bo jeżeli będziecie wyjeżdżać na kontrakty zagraniczne, to często może się zdarzyć właśnie tak, że będziecie pracować z projektantami, którzy nie znają angielskiego. No i nie bójcie się, ja tak miałam bardzo często. W Chinach prawie żaden klient nie mówił po angielsku, zwłaszcza jeżeli chodzi o klientów od pokazów mody. A przynajmniej w tej części Chin, w której ja pracowałam, słyszałam, że na południu troszeczkę lepiej jest i tam trochę lepiej znają język angielski. W Japonii też klient nie mówił za bardzo po angielsku. W takiej sytuacji po prostu nie stresujcie się i poinformujcie albo projektanta, albo reżysera castingu, reżysera pokazu, że nie znacie języka angielskiego. Dajcie się wypowiedzieć projektantowi w języku, który zna. No i później po prostu wytłumaczą wam jeszcze raz, co zrobić. Ewentualnie zagadajcie z jakąś modelką. Nie ma co się stresować, naprawdę wszystko można dograć. Tutaj tylko powitanie chyba było po czesku, a potem od razu język został zmieniony na angielski. Ale niejednokrotnie tak się zdarzy, że będziecie pracować wręcz z całą ekipą, w której może jedna osoba będzie takim łamanym angielskim potrafiła się komunikować. Da się dogadać. No, to jest wszystko takie ładne. Dobre, wybornie. Dziewczata, teraz pójdziemy wszystkie obliec. Tak, to tak wyglądają fittingi, żadne zaskoczenie. Rzeczywiście często jest tak, że projektant nas prosi, żebyśmy trzymały ubrania przed sobą i czasami już na tym etapie pozamienia te ubrania. Czasami też projektant może się spytać, kto jest najwyższy i wtedy na przykład najwyższej osobie da krótką spódnicę albo będzie chciał bardziej projektant wyeksponować spodnie i wtedy da najwyższej osobie spodnie. Czasami może się spytać, kto ma większy biust i wtedy dobierze odpowiednio dekolt, taki outfit z dekoltem. Tutaj już na tym etapie zaczynają dopasowywać i zazwyczaj wygląda to tak, że zakładamy po prostu te ubrania, ustawiamy się jeszcze raz w rządku i wtedy projektant patrzy, komu zamienić ubranie i tak jak wam mówiłam, czasami może być tak, że przymierzymy ubrania i od razu wszystko jest super i pasuje, a czasami możemy przebierać się, nie wiem, 10 razy i chyba najdłuższe przymiarki, jakie miałam, to było, nie wiem, jakieś 8 godzin. Pamiętam, że wtedy byłam strasznie wkurzona. To był oddzielny dzień przymiarek. Ja zadzwoniłam do mojej agencji i powiedziałam, że jeżeli oni nie zapłacą mi, bo fittingi są darmowe, może komuś się tak przydarzyło, że kiedyś miał płatny fitting, to dajcie znać. Ja w każdym razie po kilku godzinach bycia na fittingu zadzwoniłam do mojej agencji i powiedziałam, że jeżeli mi nie zapłacą za ten fitting, jeżeli klient mi nie zapłaci, to ja po prostu wychodzę i że to jest jakiś śmiech na sali, dlatego że to było chyba w Malezji, jeżeli ja dobrze pamiętam. Tam wtedy na czysto miałam 500 zł około za pokaz. Jeden dzień to jest casting, później jeden dzień to jest fitting i jeden dzień to jest pokaz. No i oczywiście casting nie trwa cały dzień i fitting zazwyczaj też nie trwa cały dzień, ale wtedy już pracowałam kilka godzin. Koniec końców robiłam chyba 8 albo 9 godzin ten fitting, więc to jest jak cały dzień pracy. Więc wyobraźcie sobie, że za 2 dni pracy chcieli tylko to zapłacić. No i tam akurat udało się wynegocjować, że dostałam jakąś taką śmieszną zapłatę, typu tam, nie wiem, chyba 150 zł czy coś. Ale przynajmniej coś. Dlatego uważam, że powinny powstać związki zawodowe dla modelek, bo ten zawód idzie w bardzo dziwnym kierunku. Zwłaszcza teraz jeszcze jak oferuje się modelom czasami to tak zwane exposure, czyli my po prostu cię pokażemy i dzięki temu staniesz się sławna. Nie wierzcie w takie rzeczy. Tylko mamy nasze holki, tak prosim, jak nie wszystkie upłynie naraz, ale pojďme teraz proste, dajmy tomu prvé 4 sa obleču, ďalšie ešte stoja kludne. Si zawieźcie te rzeczy sam. Tutaj reżyserka chyba pokazu mówiła do dziewczyn po czesku i było widać, że były zaskoczone. No ja się nie dziwię. Ja też bym z tego nic nie zrozumiała. No, nie zostało to pokazane na filmie, ale domyślam się, że dziewczyny albo się spytały innej modelki, co mają zrobić, albo po prostu podeszły i poprosiły, że słuchajcie, my nie wiemy, co zrobić. I zastanawiam się, dlaczego to tak wygląda, bo ja mówiłam wam, że moje koleżanki jeździły do Pragi na robić magazyny i katalogi. I teraz słyszałam, że
ten praski Fashion Week zaczyna być troszeczkę międzynarodowy, ale albo to zrobili pod publiczkę dla show Top Model, że tutaj rozmawiali po czesku, żeby po prostu było coś ciekawszego w odcinku, albo jednak być może ten Fashion Week nie jest aż tak międzynarodowy. Tak jak Wam mówiłam, Czechy to nie jest miejsce, do którego się wyjeżdża na kontrakty takie dłuższe, bardziej już na zlecenia jak coś. Mam takie przeczucie, że jednak troszeczkę jest to ustawka pod program Top Model, ale nie wiem na pewno. The first one, Karolina. Mm-hmm. You will turn to the left. Okay. And the skaczka, skaczka, ty pójdziesz do prawa. Nicole, you will go to the left. Okay. Julia, to the right. Widzicie, tutaj już można mówić po angielsku, ale zwróćcie uwagę na tę sytuację. To są tak proste komendy, że usłyszycie swoje imię i zobaczycie, w którą stronę macie iść i no, nie jest to zbyt skomplikowana sprawa. No oczywiście to może być skomplikowana sprawa, jak jesteście na pokazie i dojdzie stres, to możecie się pomylić czasami naprawdę, to możecie się śmiać, że to taka bzdura totalna, ale czasami tak jest, że jesteście już na pokazie i nagle spanikujecie, co zrobić. Tutaj się przydaje poker face i widzowie na widowni nie wiedzą, jaki miał być układ, także nie dajcie po sobie poznać, że coś się schrzeniło, ale jak możecie zobaczyć, no nie trzeba znać wszystkich języków na świecie, żeby zrozumieć tak proste komunikaty. Prawo, a powiedziano mi, żebym szła w lewo. Julia, to the right, over there. A ty? No mi powiedzieli też, że w prawo. Nie, w lewo, tak jest Nicole. Dziewczyny się zakręciły, ale tak często jest, że na tych rehearsalach, na tych próbach jest tak, że zastanawiamy się, Boże, to gdzie ja miałam iść i tak dalej. Czasami są o wiele bardziej skomplikowane układy. No generalnie, jak zobaczycie, że jest jedna dziewczyna w lewo, druga w prawo, jedna w lewo, druga w prawo, to jak jesteście gdzieś w środku, to co się przejmujecie? Idźcie po prostu w przeciwnym kierunku niż osoba, która poszła przed wami, nawet jeżeli zapomnicie. To nie jest żadne rocket science. Wanda mi się bardzo podobała, jakby już od samego castingu byłam z nią bardzo zafascynowana. Tutaj mogliście zobaczyć, że dziewczyny idą już przebrane w stroje, w których będą szły. I teraz czasami ten rehearsal robi się tak, bo zazwyczaj ma się więcej niż jeden strój. Czasami robi się próby w taki sposób, że przejdziecie się już tylko w tym jednym outficie, a czasami wręcz każą nam się jeszcze przybierać na próbach we wszystkie stroje, więc jeszcze trzeba się spieszyć, wiecie, zobaczyć, czy się wyrobimy w czasie z tymi wszystkimi przebiórkami. Ciekawa jestem, czy tutaj mają jeden strój, czy więcej. Bym tak obstawiała, że pewnie z dwa. Na Fashion Weekach zazwyczaj ma się 2-3 stroje. Czasami są takie mniejsze pokazy, gdzie wydaje mi się, że trochę oszczędzają na modelkach. No to wtedy zdarza się, że nawet 6-7 outfitów się robi. Bardzo zafascynowana i bardzo mi się ona podoba. Tutaj jak widzieliście, że wychodzi więcej dziewczyn na scenę, to jest finał. I finał wygląda, każdy finał wygląda niemalże inaczej. I podczas finału ja zazwyczaj miałam najbardziej skomplikowane układy, no ale oczywiście nie zawsze tak może być. Czasami się trzyma za rękę projektanta, czasami nie, czasami robimy jakieś skomplikowane układy, gdzie czasami pamiętam, że ustawiliśmy się połowa dziewczyn z jednej strony, połowa dziewczyn z drugiej strony, potem przechodzimy na drugie strony, na odwrotne strony. Różne dziwne rzeczy robiłam. Najdziwniejsze rzeczy to w Chinach. Tam takie układy robili, że musieliśmy to sobie rozpisywać na kartce, żeby nie zapomnieć układu. Ona podoba, jest przemiłą osobą, śmieszną, jest piękna. Taka pozytywna energia od niej bije, że bardzo chce się z nią pracować. Wanda była kiedyś modelką. Być może właśnie to, że ma fajny kontakt z modelkami, wynika też z tego, że ma doświadczenie w tej pracy, więc jest jej łatwiej zrozumieć, jak wygląda ta praca z obu stron. I dlatego też ja właśnie uważam, że fajnie, jeżeli później przy produkcji pokazów, katalogów, czy w agencjach modelingowych pracują były modelki albo byli modele, bo po prostu, no, bardziej nas rozumieją. Boys. Hello. Hello. Can I ask if it's possible to help us with the show? Because we have there one big dress, the last one, black one. There is some problem to turn around. Uh-huh. And if it's possible to dress you up in maybe our shirt and put you there in the corner, and it will be like the moment, and you will help the lady with turning on, my assistant will show you how to do it. Yeah, is it possible? Yeah. Yeah, really? Yeah.
Jezu, ta dziewczyna tak to wytłumaczyła, że ja w ogóle musiałam dwa razy oglądać ten fragment. No i okej, rozumiem, że chcą jakiegoś pana zatrudnić do pokazu, gdzie tylko dziewczyny idą, żeby tutaj pomogli w jakiejś kwestii technicznej przy obróceniu się. Nie jestem pewna, zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale domyślam się, że dziewczyna będzie miała jakiś długi tren albo sukienkę bardzo długą z przodu również i jest problem z obróceniem się, bo sobie po prostu przydeptuje tę sukienkę i no tak, może być, ale można też sobie wyćwiczyć po prostu to, jak przejść się w takiej sukience. Ja zazwyczaj robiłam tak, że robiłam taki U-turn, tak jakby zawracałam, że robiłam sobie takie kółeczko, że łatwiej mi wtedy było się obrócić, bo jak obracałam się w miejscu, to też można z długą sukienką tak zrobić, wystarczy wtedy delikatnie złapać za dół sukienki i się tak zamachnąć. I wtedy suknia powinna nam się ładnie obrócić, ale tak to ta dziewczyna wytłumaczyła, że aż ciężko mi jest sobie to wyobrazić, natomiast powiedziała, że ktoś z ekipy technicznej tutaj podpowie, więc zobaczymy o co chodzi. Nie możemy tego spartolić, bo wyobraź sobie, jest pokaz, jedno zadanie, obrócić suknię na zakręcie. Dam radę. Też bym się stresowała na ich miejscu, bo w ogóle nie zrozumiałam o co chodzi, ale jak będzie próba, to luzik. To na sucho tak wszystko wygląda strasznie, a potem jak ćwiczycie, to jest o wiele, wiele łatwiej. You will grab the train and you will like turn with her. Okay, perfect. Yeah? Yeah. I to wszystko? To jest ta cała próba? Okej, czyli chodziło rzeczywiście o to, że jest jakiś długi bardzo element sukienki. Tak jak przypuszczałam, bo sama mierzyłam się z tymi problemami, więc wiem tutaj o co chodzi. Ale moim zdaniem zdecydowanie lepiej by było, jeżeli nawet nie chcą tego ćwiczyć na scenie, to gdybym ja była tutaj w organizacji programu, to poprosiłabym dziewczynę, która nosi tę sukienkę, żeby na backstage'u po prostu założyła ją i bym przećwiczyła to, o co chodzi, bo panowie nie znają swoich konkretnych pozycji, gdzie będą na scenie, jak mają to przesunąć, powinni też dogadać się z modelką, w którą stronę się obraca, czy w lewo, czy w prawo, bo to są pierdoły, ale wyobraźcie sobie, chodzi o to, żeby wszystko ładnie wyglądało na scenie i teraz wyobraźcie sobie, że dziewczyna wychodzi na scenę, panowie podchodzą, łapią za tren, dziewczyna się obraca w lewo, a panowie zaczynają się kręcić w prawo. I nagle się blokują i to wygląda po prostu nieładnie. Wszystko powinno być takie smooth. A zobaczmy, może jeszcze tutaj przećwiczą to. Co zakładacie? Koszulki. Dostaliśmy takie ładne koszulki od Wandy Jandy i usłyszeliśmy, że jesteśmy częścią pokazu, więc musimy to bardzo ładnie zrobić. She will stop here. Mm-hmm. Okay. Now they will take picture of yeah. her. Yeah. Now she turn around. Yeah. And you will stay here. And mm-hmm. you go there yeah. and fix the dress, okay? Yeah. After they go with Wanda, yeah. you just help with the dress. Mm-hmm. Yeah? Yeah. Clear? Yeah. Perfect. Dogrywam się z przyszłości, nagrałam już cały odcinek i teraz siedzę przy montażu i zauważyłam, że popełniłam błąd i to duży błąd, dlatego że przegapiłam kilka rzeczy. W poprzednim odcinku też się pomyliłam, znaczy nie pomyliłam, ja tam po prostu nie zobaczyłam zabezpieczeń u modeli i słusznie dziękuję bardzo za to, że mnie poprawiliście. Natomiast w tym odcinku byłam przekonana, że modele nie ćwiczyli tego poprawiania trenu, podczas gdy modelka miała sukienkę założoną. Natomiast oni to przećwiczyli na backstage'u, a dodatkowo poszli na scenę i jakaś reżyserka pokazu, albo ktoś tam odpowiedzialny za to, wytłumaczył im dokładnie, że mają się pojawić zdjęcia, więc to było przećwiczone i ja byłam przekonana, że oni nie ćwiczyli z modelką i że dostali za mało szczegółów, to tylko muszę dodać i tutaj pojawi się kilka moich wstawek z przyszłości. Wygląda na to, że to, co Mikołaj oraz Kacper mieli do wykonania, było ładnie i klarownie wytłumaczone. Tempo tego pokazu no, na początku trochę mnie przeraziło, bo było naprawdę bardzo szybkie, bardzo energiczne. Praktycznie były tam 4 długości do zrobienia po tej hali. If she walks slowly, look at her and control her. Okay. Dziewczyny zaczynają próby do kolejnego pokazu i tutaj mają bardzo długi wybieg. To trochę wygląda jak taki duży pokój, bo nie mają sceny, ale tak też często wyglądają pokazy nawet na Fashion Weeku. I dziewczyny tutaj mówią, że tempo jest bardzo szybkie. I rzeczywiście jest tak, że niektórzy mogą nie nadążyć z tempem i wtedy musicie reagować, musicie się dostosować, albo jeżeli zobaczycie, że ktoś idzie bardzo szybko to i robi się pomiędzy wami zbyt duża przerwa,
to postarajcie się nadgonić. Generalnie to nawet jeżeli będziecie iść szybciej niż wam powie projektant, albo wolniej niż wam powie projektant, no to już tam pal licho. Chodzi o to, żeby wyglądało tak, że wszyscy modele, wszystkie modelki wykonują tę samą pracę, żeby nie było wielkich przerw pomiędzy i żeby dostosowywać się do zastałej sytuacji, zastanej sytuacji. Dlatego, że nawet jeżeli zrobicie wszystko tak, jak powiedział projektant, a ktoś się pomyli, ktoś schrzani, to dostosujcie się najlepiej do tej osoby tak, żeby nie było tego widać na scenie. No tak to czasami wygląda, że ktoś może się pomylić albo zrobić coś nie tak. Więc fajna porada tutaj od osoby technicznej, tak to zazwyczaj wygląda. Vlasy, make-up, garderoba, všichni běžte teďka pryč, děláme line a potřebujeme prostor, aby si to designerzy pomyśleli, wszyscy. A tutaj tak, dużo mam do powiedzenia w tym odcinku, ale to też dlatego, że coś się dzieje w końcu związanego z modą. Jak już jesteście gotowi, jak macie już zrobiony makijaż, włosy, to ustawiacie się przed wyjściem na pokaz. Czasami wychodzimy tak na backstage, nie wiem, jakieś 20 minut przed pokazem. Czasami mi się zdarzało również wychodzić jakieś 2 godziny przed pokazem. Z reguły to nie jest więcej niż godzina, po to, żeby nie pognieść ubrań, żeby nie poniszczyć tych ubrań. I oczywiście na backstage'u jest dość duży harmider. Jest sporo osób, jest osoba odpowiedzialna za to, żeby was wypuszczać w odpowiedniej kolejności. Jest ktoś, kto poprawia wasze włosy, jest ktoś, kto poprawia wasz makijaż. Co do makijażu, to często to jest obrzydliwe, dlatego że po prostu nakłada się dodatkowy puder i mnie zazwyczaj nakładano dodatkowy puder tym samym pędzlem, co wszystkim innym dziewczynom. To jeszcze pędzel to mniej mnie obrzydzało, ale czasami gąbką mi nakładali makijaż i widziałam, jak spoconym dziewczynom nakładano makijaż i później tą samą gąbką nakładano mi makijaż. No po prostu aż mi się niedobrze robiło. I jest tak, że w dniu całego pokazu wszystko jest takie powolne i w ogóle cały czas jest czekanie. Tutaj przerwa, tam przerwa. I siedzicie i się nudzicie, a na backstage, jak już wchodzicie i zaczyna się pokaz, albo tak tuż przed pokazem, to jest taki hardcore. Często są krzyki, często jest, gdzie jest moje ubranie, gdzie jest moje ubranie? Tak jak wam mówiłam, ja najczęściej miałam jedną osobę, która pomagała mi się przebrać. I fajnie z tą osobą się jakoś tam, no pogadać sobie chwilę, ta osoba będzie wam pomagała, nie przejmujcie się, wszystko powinno być przygotowane, buty, ubrania i tak dalej, ale rzeczywiście na pokazie, na backstage'u, jak już się zacznie pokaz, to jest duży chaos i dużo ludzi biega, bo jak musicie się przebrać, zmienić ubranie, to ja zazwyczaj pierwszy krok po wejściu na backstage, to już nie idę, tylko biegnę, żeby się przebrać, jeżeli mam drugi outfit oczywiście. Nie pamiętam, kiedy tak się stresowałam. Myślę, że ostatni raz, który tak bardzo się stresowałam, to było na castingach dla Top Model. No, przy pokazach ja też zawsze miałam stresik i to nawet już po wielu latach pracy w tym biznesie nie miałam paraliżującego stresu. Miałam taki fajny, motywujący, taki przyjemny skok adrenaliny, ale adrenalina zawsze u mnie była, nawet już po 10 latach pracy. Formella, yeah. But you are doing the show for Wanda and Datun. So after the show, you have to go straight away for the makeup and hair, because we are in like big trouble, yeah? Okay. Just be aware of that, yeah? Gorzej, jeżeli tutaj się pojawią jakieś opóźnienia, jeżeli będą, jeżeli pokaz zacznie się później i pokazy zazwyczaj zaczynają się z opóźnieniami. Ja naprawdę na palcach chyba jednej ręki mogłabym wyliczyć pokazy, gdzie zaczynaliśmy na czas, to się bardzo rzadko zdarza, ale jeżeli tutaj będzie poślizg i pokaz zacznie się później, no to oczywiście to nie będzie wina dziewczyn. Dzięki, widzimy ją. Dobra, mamy Nicole, pierwsza. Pięknie wygląda. Widzimy, jak pięknie. Pięknie wygląda. Ja skoncentrowana. Nicole wygląda przepięknie. Jak chcecie zobaczyć więcej przebitek, bardzo mi się podoba, że na razie przebitki są w miarę stabilne i rzeczywiście widać, jak ona idzie. Moim zdaniem ma śliczny catwalk i w życiu bym nie pomyślała, że to jest dziewczyna bez doświadczenia. To znaczy, Nicole podobno miała doświadczenie już w modelingu, chyba we Włoszech, z tego co pamiętam. Natomiast nie jestem pewna, jak było to duże doświadczenie. Moim zdaniem wygląda po prostu jak rasowa modelka. I pięknie wygląda w tym stroju. Miałam taki bardzo taki zły wzrok, jakby też takie trochę złe oczy robiłam, ale... To zależy od projektanta oczywiście, ale to sobie zdajecie pewnie sprawę. Jeden projektant będzie was prosił o to, żebyście się
uśmiechali, a inny powie wam, że macie patrzeć się tak, jakbyście chcieli wszystkich pozabijać, a jeszcze inny wam powie, idźcie tak, jakby w ogóle nic w głowie nie było i idźcie po prostu jak jakieś lalki. A mnie tak kilka razy też poproszono. No dobra, jak było? Długi ten wybieg chyba, co? Ale tak nigdy ja nie wracałam z pokazu. Zazwyczaj jak schodziłam ze sceny, to tak jak wam mówiłam, biegłam gdzieś dalej, przygotowywałam się do kolejnego wyjścia, więc być może tutaj będzie tylko jeden outfit. Jak już się zaczyna pokaz, to zazwyczaj nie mamy tak dużo czasu, żeby sobie poudzielać wywiadów. Ewentualnie, jak już jakieś wywiady miałyby się pojawić z backstage'u, to w momencie, jak już jestem ustawiona w kolejce do drugiego wyjścia. Super, wiecie, trochę mi brakuje, ale byłam super skoncentrowana, więc... Ale fajnie. Tutaj Nicole od razu się ustawiła do kolejki, więc wygląda na to, że chyba mają tylko jeden outfit i potem drugie wyjście to już jest finał, więc może dlatego tak sobie na spokojnie wychodziła. Byłam tak skupiona na drodze, żeby się nie pomylić, żeby trzymać dobry odstęp od dziewczyny przede mną, żeby iść w rytm muzyki, żeby mieć dobry właśnie timing, że w ogóle nie widziałam publiczności, tylko no mijałam te wszystkie przeszkody, szłam tym slalomem. Julia, brawo, pięknie wyglądasz na tym pokazie. Julia powiedziała, że nie widziała w ogóle widowni. Ja tak też często właśnie miałam, jak wychodziłam na catwalk, że patrzyłam się w jakiś tam punkt i w ogóle nie zauważyłam, co się wokół mnie dzieje. I tak jest też lepiej, bo jeżeli będziecie patrzeć na widownię, to będziecie miały rozbiegany wzrok i tak dalej. I Julia też powiedziała, że skupiała się na tym, żeby zachować odpowiednie odległości pomiędzy dziewczynami. To jest bardzo ważna sprawa, więc trzeźwy umysł, Julia, brawo. Dziewczyny to zrobiły największą robotę, no najlepsze były jako modelki, no rozwaliły system, a tym bardziej już Nicole. Fajnie, że uczestnicy tak się wspierają, a jak możecie zobaczyć finał, tutaj akurat wygląda tak, że wszystkie modelki wychodzą jedna za drugą i idą sobie spokojnie i tak naprawdę jedyna rzecz, o jakiej trzeba pamiętać, to żeby nie iść ani za wolno, ani za szybko i dostosować się do tempa pozostałych osób na catwalku. Musimy szybko biec. Idziemy? Co oni tutaj tyle czasu robią? Tutaj jeszcze jakieś podziękowania i o jak było i tak dalej. Przecież dziewczyny miały od razu biec na make-up i włosy do drugiego pokazu. Normalnie tak czasami jest, słuchajcie, że kończycie pokaz i musicie szybko nawet czasami wsiąść w taksówkę i jechać na drugi koniec miasta, bo na innym pokazie będzie inny makijaż, inne włosy. Czasami jak już nie ma totalnie czasu, to może zostawią wam włosy, bo to więcej czasu zajmie, a zmienią trochę makijaż. Nie ma czasu na pogaduchy, dziewczyny. Nie udzielajcie wywiadów, tylko w drogę. Stres przed wyjściem nie był tak duży, jak stres przed tym, żeby zdążyć, żeby właśnie, no żeby nie zawieść tej Wandy. No jak, no po prostu... Rozumiem, bo też zazwyczaj jak miałam takie sytuacje właśnie, że miałam jednego dnia dwa albo trzy pokazy, bo tak też się właśnie zdarza, no to jest stresik. Pomimo tego, że jeżeli coś się nie uda, nie zdążycie, to nie jest wasza wina, ale może tak się zdarzyć, że jeżeli nie zdążycie, to nie pójdziecie po prostu w pokazie. I na spokojnie, rozumiesz, tak? Tak, żeby to wszystko było... Wiesz, no. Powodzenia, połamania nóg, ty nie dziękuję. Jezu, jak pięknie Dominika wygląda w tej fryzurze. Ona wygląda jak taka ikona modelingu z lat 90. Przepiękna jest. Fajnie, podoba mi się. Czasami tak jest rzeczywiście, że tuż przed wyjściem na catwalk usłyszycie, że jesteście, właśnie to samo usłyszycie. Usłyszycie, że jesteście najpiękniejsze na świecie i w ogóle, że wow, że nie wyobrażają sobie lepszych modelek niż wy. I uwierzcie mi, że kilka takich słów przed wyjściem na pokaz mogą sprawić, że będziecie chodzić jak aniołki Victoria's Secret. Bo to jest taki boost do pewności siebie, że niemalże nie ma opcji, że źle pójdziecie. Byłam bardzo zrelaksowana, wcale się nie stresowałam. Może przez to, że też ten pokaz był naprawdę bardzo na luzie.
nawet nie czułam to, że jestem w jakimś pokazie. Dla mnie to był taki spacerek. Jezu, jak ona pięknie chodzi, Nicole. Ona wręcz wygląda jak taka półpodskakująca łania. Pamiętam, że kiedy z moimi koleżankami, które mieszkają w Hongkongu, właśnie jak razem pracowałyśmy, to siebie nazywałyśmy łaniami, przepraszam, tak mi się skojarzyło, ale piękny catwalk i cieszę się, że tutaj chociaż kilka sekund catwalku takiego stabilnego zostało pokazane, a nie takie szalone przebitki, jak to czasami w Top Model mieli skłonność do tego. No, ja jestem fanką catwalku, Nicole. Julia przepięknie wygląda. Strasznie mi się podoba w tym stroju. I to jest, tak jak niektórzy mówią, że bo Julia to tylko taka high fashion i w ogóle, a te ubrania są takie trochę pudrowe, takie bardzo kobiece i Julia przepięknie tutaj wygląda. Dlatego mi się wydaje, że ona się będzie mogła wcielić w wiele różnych postaci i będzie mogła w różnych klimatach pięknie wyglądać. Nice. Stres taki był, no bo niby mieliśmy taką, teoretycznie mieliśmy no małą robotę, ale w praktyce no to tak... O Boże! O, biedny Kacper. Kacper na pewno zdobędzie duże doświadczenie, jak zacznie wyjeżdżać. Jest jeszcze bardzo młody. Nie pracował w takich miejscach, gdzie musi się mierzyć z publiką i tak dalej. No i też dodatkowo, tutaj niestety panowie nie mieli porządnego rehearsalu. Widać taką bardzo dużą różnicę tutaj pomiędzy podejściem Mikołaja a podejściem Kacpra. Widać, że Kacper jeszcze do końca nie jest pewny siebie, ale mam taką nadzieję, że po prostu ta pewność przyjdzie. A każdy od czegoś zaczynał. Nic nie słyszałam, nic nie widziałam, było pusto, cicho. Idę i nic innego nie widzę. Może też przez to, że to był mój pierwszy pokaz, miałam też w sobie takie emocje, których nawet nie wiedziałam, że mam. Jeżeli to jest pierwszy pokaz, to szapoba. Przepięknie wyglądasz, Dominika, i wyglądasz, jakbyś miała wiele lat doświadczenia. Jezu, w ogóle jestem wielką fanką Dominiki, urody Dominiki. Przepięknie wygląda w tej kolekcji. W ogóle wszystkie dziewczyny z tego sezonu tutaj podczas pokazów naprawdę świetną pracę wykonują. Ciekawa jestem, czy dostają wynagrodzenie za te Fashion Weeki. Mam nadzieję, że dostają. Jest duża szansa, że nie dostają. Oczywiście nie wiem, jak to jest. Ja bym się bardzo cieszyła, gdyby się okazało, że jednak doświadczenie, nie, zdobywają nie tylko doświadczenie, ale też wynagrodzenie, dlatego że wykonują pracę, za którą normalnie się płaci. Dobra, chodź. Stój. Czyli fuck up jednak. Chodź, odejdź. Dobra, to mamy tutaj kilka komentarzy. Widzicie tutaj, co się dzieje na pokazach, jeżeli nie ma odpowiednich prób, jeżeli się tego nie przećwiczy konkretnie na scenie. Panowie popełnili fuck up na scenie i ja również popełniłam fuck up, ale mogę się jeszcze tutaj wybronić z tego. Ja byłam przekonana, że panowie nie ćwiczyli w ogóle z modelką, która miała założoną tę sukienkę z trenem. Było widać na jednej króciusieńkiej przebitce, że jednak coś tam na backstage'u ćwiczyli. Dlatego ja wyszłam z założenia, że to jest wina po prostu organizatorów pokazu, że odpowiednio nie zostało to wszystko przećwiczone. Dlatego musiałam troszeczkę moich komentarzy tutaj powycinać i cieszę się, że mogę się poprawić. Słuchajcie, jestem tylko człowiekiem, natomiast chciałam też powiedzieć, że skoro taka pomyłka się pojawiła, to jednak uważam, że można było w całości przećwiczyć to na scenie. To się wydaje, że to jest taka łatwa sprawa, że panowie powinni wiedzieć, kiedy wyjść i rzeczywiście to jest ich wina. Ale jednocześnie, żeby wykluczyć i zmniejszyć jak najbardziej szanse na takie wpadki, no to powinno się ćwiczyć na scenie. Panowie powinni dokładnie zobaczyć, jak dziewczyny robią finał, jak to wygląda i wtedy wkroczyć do akcji. Natomiast w tej sytuacji, jak oni się zachowali, moim zdaniem już tutaj na scenie podczas właściwego pokazu, to moim zdaniem spoko zareagowali.
dlatego że oni już wiedzieli, że popełnili błąd, zobaczyli reakcję modelki, zobaczyli reakcję projektantki i teraz jestem ciekawa, co wy uważacie, że powinni byli zrobić. Czy uważacie, że oni powinni byli wrócić i wtedy cała widownia by zobaczyła, że coś chyba jednak nie wyszło, czy tak jak oni po prostu zachować poker face, no już wyszli, to wyszli, to będą tam stali po prostu i będą udawać, że tak to właśnie miało wyglądać. Więc moim zdaniem już jak popełnili ten błąd, to i tak zachowali się najlepiej jak można było. Szkoda tylko, że Kacper nie zobaczył, jak Wanda powiedziała, żeby się przesunął, to on niestety zagrodził jej drogę i ona musiała go tak leciutko przesunąć, dotykając ramienia, no bo rzeczywiście nie miała jak przejść do zrobienia zdjęcia. Jednocześnie chciałam Wam też dodać, że dość często na pokazach zdarzają się wpadki i to nie jest coś, po czym my dostajemy ochrzaniek, i chyba że to jest naprawdę coś dużego, ale tyle razy, co my pomyliłyśmy jakiś układ na pokazie, to najczęściej projektanci nawet nie zwracają na to uwagi. Jeżeli całościowo są zadowoleni z pokazu, to jest najważniejsze. Oczywiście dobrze, jeżeli nie będziecie popełniać wpadek, ale takie rzeczy się zdarzają. Faliśmy to! No, tak nam poszło. No, po prostu klasa. Mieliśmy jedną robotę, żeby tego... Dobra. Skawaj się. No cóż, zdarza się. Słuchajcie, ile ja razy popełniłam wpadkę, ile razy moje koleżanki popełniły wpadkę i wtedy my wszystkie musiałyśmy się dostosować do tej wpadki, żeby wyglądało jakoś w miarę normalnie. 20, a nie, już może przez ja zaczęłaś. No, ten projekt, ten tak, był może trochę taki zdenerwowany, w sensie tak szybko chodził wszędzie. Ale tak, a co ja mam robić, kiedy mnie skoro szybko dali własny make-up? Tak czy sama ja? Równo, please. Jezus Maria, pocie od seba. Wy jako wszyscy tłacicie, a sorry, na mnie. A ten projektant nie wygląda najsympatyczniej i pracowałam wiele razy z takimi osobami. Nienawidzę, wręcz nienawidzę, kiedy ktoś mnie dotyka i mnie przesuwa, zamiast powiedzieć mi, czy możesz się odwrócić. Moim zdaniem nie ma najmniejszego powodu, żeby tutaj on tymi dziewczynami tak, żeby te dziewczyny tak przesuwał, obracał i tak dalej, ale tak niektórzy projektanci, czy tak niektóre osoby się zachowują w tej branży. I to jest jedna z rzeczy, która moim zdaniem powinna ulec dużej zmianie. Tutaj on po prostu jest skupiony na pokazie, skupiony na ubraniach. Jest adrenalina, ja rozumiem, że jest zestresowany, ale to jest naprawdę obrzydliwe uczucie, kiedy ktoś wami szarpie, kiedy was obraca. To jest po prostu w momencie, kiedy ludzie z produkcji zapominają, że pracują z ludźmi i bardziej właśnie pracują z jakimiś wieszakami. To jest bardzo niemiłe. No i tak jak mówię, zdarzało się to dość często u mnie. Yeah, please, look at me. Dobra, ja idę, także. Ja powiem kiedy. No, ja to robię. Ty już teraz chodź. Chodź, ale jeszcze. Jeszcze, to wiesz, na ten bind. A idziesz. Co tu w ogóle się dzieje? Po pierwsze, rzadko się zdarza, z mojego doświadczenia teraz mówię, u mnie rzadko się zdarzało, żeby to projektant wypuszczał nas na pokaz. To zazwyczaj był reżyser pokazu albo jakaś osoba wyznaczona do tego i miała taką słuchaweczkę, kontaktowała się z kimś, kto widzi całą salę i mówi dokładnie, kiedy nas wypuścić. Wyobraźcie sobie, jaki to musi być stres, kiedy ktoś wam mówi, okej, idziesz, nie, zaczekaj na takie bim-bim. W ogóle bim-bim? Okej, widać, że tutaj projektanta chyba zjadły trochę nerwy. A wygląda to dość nieprofesjonalnie, moim zdaniem. Że robię to, bo tego chciałam. Julia! Julia! Zajęliście! Julia wygląda pięknie, bardzo fajny catwalk. Podoba mi się też jej stylizacja tutaj, to znaczy jak zrobili jej włosy. I na każdym pokazie wygląda jak zupełnie inna osoba. Jest takim kameleonem, moim zdaniem, który się wciela w różne role. Brawo, brawo. Ona robi furorę! Nicole, dziewczyna po prostu jest, no, kozakiem. Jak ona szła, to każdy od razu wzrok na nią. U niej to wszystko wychodzi lepiej. Nicole pięknie wygląda, bardzo ładny catwalk, bardzo dużo komplementów Nicole dostaje w tym odcinku, każdy ją po prostu chwali, więc jestem przekonana, że Nicole wejdzie do finału. Did you enjoy them? Yeah, it was perfect. They selected you, so it was our choice and thank you for collaboration. Widzicie, być może ten projektant był po prostu bardzo zestresowany i dlatego tak działał bardzo impulsywnie.
Bardzo doceniam też to, że po pokazie powiedział, że był zadowolony. To nie jest jakąś rzadkością. Zazwyczaj jest tak, że po udanym pokazie my sobie wszyscy bijemy brawo nawzajem, że reżyser pokazu mówi, że brawo, super, ekstra. Czasami nawet zdarza się, że mogą nam dać lampkę szampana. Jak ja robiłam pokaz dla Armaniego w Mediolanie, to tam dali nam szampana przed wyjściem na pokaz. Nie wiem, czy po to, żeby nas troszeczkę rozluźnić, czy... No, w każdym razie miły gest. Jak ktoś nie chciał się napić, to absolutnie nie musiał. Słuchajcie, w Libanie, jak pracowałam, to tam w Libanie tak mili wszyscy klienci byli i pamiętam, że na jednym z pokazów, jak klient się dowiedział, że jestem z Polski, to przyniósł butelkę wódki i mi mówi, chodź sobie szota wypijemy. I ja mu mówię, że nie, dzięki. On mówi, no chodź, jakiegoś szocika i tak dalej. Stanęło w końcu na tym, że zrobił mi takiego delikatnego drinka, ale to nie było nic takiego, że on jakoś tak aż strasznie mnie, wiecie, namawiał, że jak nie napijesz się ze mną, to w ogóle masakra. To było takie bardziej po przyjacielsku, tak bardziej... Taki miły gest. No to tutaj widocznie musiał się ten projektant zestresować. Ja nie lubię czegoś takiego, że ktoś, wiecie, łapie was za ramiona, odwraca was. No, szanujmy się nawzajem. Ale być może zjadł go stres. Nie jestem pewna, co tutaj się wydarzyło. Fajnie, że chociaż na koniec pochwalił modeli. W tej sytuacji to jest bardzo ciekawa sprawa, że tutaj się pojawiła. Podchodzi do was agent z innej agencji i wręcza wam wizytówkę. I co teraz zrobicie? Jeżeli pracujecie z agencją matką, to jesteście na wyłączność z tą agencją matką, jeżeli wyjeżdżacie na kontrakty zagraniczne. Pamiętajcie o tym, żeby nie łamać zasad. I jeżeli ktoś będzie chciał z wami nawiązać współpracę, to nie możecie sami nawiązywać takiej współpracy z innymi agencjami, jeżeli już jesteście reprezentowani przez inną. Niektórzy modele tak rzeczywiście robią i to jest duży problem w branży. Jeżeli oczywiście nie jesteście zadowoleni ze współpracy z waszą agencją matką, to zawsze możecie starać się rozwiązać umowę. Natomiast nie możecie sami prowadzić negocjacji z innymi agentami. Pamiętajcie o tym. Wasza agencja to jest wasz agent, który podejmuje takie negocjacje. Więc w tym momencie, jak Nicole dostała wizytówkę, to powinna tę wizytówkę przekazać swojej agencji matce. No i oni powinni wszystko ustalać. Pokaż, co dostałeś. Wizytówkę na agencję. A wiesz, że to bardzo ważne, żeby mieć agencję zagraniczną. Tak. Gratulujemy. Tak. To tutaj jeszcze dodam, no rzeczywiście ważne jest, żeby mieć agencję zagraniczną. Dodam jeszcze jedną rzecz. Dzieją się czasami takie sytuacje, że modelki, które nie mają agencji matki, bo na przykład już mają doświadczenie, bo miały wcześniej agencję matki i teraz działają jako freelancerzy i same kontaktują, mogą się same kontaktować albo sami kontaktować, bo panowie też to mogą robić. Może się zdarzyć taka sytuacja, że do agencji zagranicznej bezpośrednio pisze model albo modelka. Natomiast słuchajcie, czasami jest tak, że ta agencja matka przydaje się w takich sytuacjach, gdzie na przykład ktoś chce was oszukać, to chce was wykiwać. Agencja matka też dobra agencja matka będzie weryfikowała agencje zagraniczne, dlatego że niektóre agencje zagraniczne są skamerskie albo wysyłają was do pracy niemodelingowych. Czasami dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, więc dobrze jest mieć sprawdzonego agenta, który zadba również o wasze bezpieczeństwo, będzie negocjował stawki i w sytuacji, kiedy agencja zagraniczna odmówi wam wypłacenia wynagrodzenia, to ta agencja będzie mogła zadziałać. Słuchajcie, nie każda agencja jest świetna. Agencje mogą was oszukać, tak samo jak to, że ktoś powie wam, że jest fotografem, to wcale nie znaczy, że robi świetne zdjęcia. Dlatego weryfikacja jest niezwykle ważna, dlatego że jeżeli nie będziecie mieli takiej osoby, która to zweryfikuje, albo wy nie będziecie wiedzieli, jak zweryfikować dobrą agencję, to może dojść do niebezpiecznych sytuacji. Także uważajcie. To jeszcze nie koniec pracy dla wszystkich. Mikołaj Kowaczyk zaprasza na koktajl dziewczyny, które szły w jego pokazie. A to jest impreza, na którą przychodzi cała Praga, cały fashion biznes, który tutaj będzie. Jeżeli chodzi o eventy po pokazach mody, to ja zawsze byłam zaproszona na to, żeby zostać na takim afterparty. To zazwyczaj jest taki bankiet, gdzie
można się czegoś napić, są przystawki. My się zazwyczaj z koleżankami na kontraktach zawsze cieszyłyśmy z tych bankietów. Czasami od razu szłam do domu, a my się często cieszyłyśmy z tych bankietów, bo zwłaszcza w Azji, jak pracowałyśmy, to na tych bankietach było takie jedzenie. Wam mówiłam, że modelki jak żyją z kieszonkowego. No oczywiście odkładamy sobie pieniądze jako oszczędności, ale przez to, że mamy 3-miesięczne kontrakty, pieniądze są wypłacane od 30 do 60 dni, czasami nawet później po skończonym kontrakcie, to te odstępy pomiędzy wypłatami są dość duże. Więc ja zazwyczaj starałam się przetrwać na kieszonkowym. No to słuchajcie, na przykład zjeść sobie ser jakiś droższy na kontrakcie w Azji. W Azji ser nabiał jest dość drogi, a zwłaszcza jeszcze kilka lat temu, to po prostu były rarytasy, więc my tam oczywiście z klasą no nie rzucałyśmy się na całe jedzenie, ale takie bankieciki to było dobre miejsce, żeby troszeczkę sobie podjeść. No i oczywiście też fajna okazja, żeby... jak macie ochotę popracować sobie trochę nad networkingiem. Aczkolwiek jak ja pracowałam, to zazwyczaj pracę dostawaliśmy po prostu z castingów, na które wysyłała nas agencja. Pamiętajcie, że jeżeli jesteście na kontrakcie zagranicznym, to nie możecie sobie robić prac zewnętrznych, że ktoś do was podejdzie i powie: o, słuchaj, mam dla ciebie pracę, pojaw się jutro o tej godzinie. Dlatego, że to jest łamanie prawa. Zwłaszcza jeżeli pracujecie na wizie pracowniczej wyrobionej przez agencję zagraniczną. To nie jest tak, że możecie sobie robić pracę na boku, absolutnie nie. Ale dobrze jest utrzymywać kontakt z fotografami, z makijażystkami, dlatego że mogą wam zaproponować pracę i wtedy przekażcie ten kontakt do waszego agenta. Nie róbcie nic na własną rękę, bo to jest nielegalne. Hello! To naprawdę jest mega wyróżnienie dla nas, bo na tym party były osobowości związane właśnie z fashion industry. Bardzo fajnie jest wymienić się jakimiś informacjami, doświadczeniami z ludźmi, którzy już siedzą w tym biznesie. Cheers! Impreza wyglądała bardzo fajnie. Mam nadzieję, że dziewczyny dobrze się bawiły i że poznały ciekawych ludzi. Naprawdę, jak podróżuje się na kontrakty zagraniczne, to jest świetna szkoła życia. Możecie poznać osoby, które mają które przebyły zupełnie inną drogę niż wy. Możecie poćwiczyć sobie język. Możecie poobcować z innymi kulturami, co również bardzo się przydaje w pracy, dlatego że czasami ciężko się pracuje. Mnie na przykład ciężko się pracowało w Chinach, dlatego że ciężko mi było przeskoczyć niektóre zachowania klientów i nadal nie do końca je rozumiem, ale byłam w stanie niektóre rzeczy zaakceptować po jakimś czasie i to dużo mnie nauczyło. Julia to w ogóle... Julia jest po prostu taką modelką, która... Moim zdaniem wejdzie we wszystko. Tak. A Nicole wejdzie, ale robi to wow. Ale jeszcze robi furorę. No. Jestem prawie pewien, że Niki wróci i powie, że ona dostała jakąś robotę albo znalazła jakąś agencję czy coś takiego. No na 100%. Ale ona nie może dostać roboty od tak. To musi być robota zatwierdzona przez agencję. To chciałam tylko przypomnieć. Nie jest tak, że nagle dostajemy tonę propozycji i nie jesteśmy związani z nikim. Pamiętajcie o agencjach. W pokazie Umprum wezmą udział wszyscy uczestnicy, za wyjątkiem Kacpra. Byłem nastawiony, że będę w jakichś takich ubraniach, które przymierzałem na castingu. Przymierzałem takie fajne dzwony, sweter czy płaszcz długi ze spodenkami. I patrzę, że to taki kawałek kołdry, tak jakby 1/4 kołdry wziąć i przypiąć mi do boku. To jest mój outfit na pokaz, tak. I czasami, bardzo często, może się nawet wręcz zdarzyć, że outfit wam się nie będzie podobał, to jest nasza praca. Kiedy idziemy w pokazie, to nie chodzi o to, żebyśmy my dobrze wyglądali, tylko chodzi o to, żeby outfit dobrze wyglądał. Pamiętajcie o tym. Oczywiście wiadomo, że jesteśmy ludźmi, więc... po cichu wam powiem, że czasami modelki poprawiają troszeczkę niektóre makijaże. Ja pracowałam na kilku rynkach, gdzie niestety makijażystki nie robiły najlepszej pracy, ale to nie my jesteśmy, nie powinno się tego robić. Wiem, ale czasami naprawdę miałam hardkorowo źle zrobiony makijaż, gdzie rzęsy były źle przyklejone i sterczały mniej więcej w taki sposób. Natomiast nawet jeżeli wam się strój nie będzie podobał, to no, zostawcie to dla siebie. Chodź. O, Mikołaj idzie. Gdzie? Yeah.
Po pierwsze, bardzo podoba mi się look Mikołaja. Fajnie, że możemy go zobaczyć w innej odsłonie, z inną fryzurą. Po drugie, było bardzo dużo takich chaotycznych przebitek tutaj i zrobili mu slow motion i bardzo dużo takich cięć było, więc nie widziałam tak dokładnie jego catwalku, ale z tego, co wydaje mi się, że zobaczyłam, no to brawo, bo super wyglądasz po prostu i no to ja wam powiem, że normalnie wyglądają jak modele, którzy dostali tę pracę podczas pokazu z normalnego castingu. Moim zdaniem do tej pory wszyscy modele świetnie się spisali. O, idzie nasza muza piękna. Ale zobaczcie, jak swobodnie, jak powolutku. Jak powolutku idzie. To ma takie papucie, że nie może iść szybko. Kapcia. Nie, to raczej nie chodzi o papucie, że nie może iść szybko, tylko tutaj, jak możecie zobaczyć, podczas tego pokazu wszyscy idą w takim samym tempie. I tak jak wam mówiłam, co projektant, to inne życzenia a propos catwalku. I jak proszą nas o to, żeby iść bardzo wolno, to wam się może wydawać, że to jest o wiele łatwiejsze niż jak się idzie szybko. Ja nie lubiłam robić wolnych catwalków, bo wręcz jak prosili o to, żeby iść tak bardzo, bardzo wolno, to miałam wrażenie, że zaraz stracę równowagę. Ja wolę iść w tempie i pach, 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 pach. I tak jak wam mówiłam, ja również wolę iść w szpilkach niż w papuciach albo bez butów, bo tak czasami proszono mnie, żeby przejść, więc szacun dla Nicole, że tak pięknie, powolutku idzie. Gdzie Julia? Jaka zgrabna. Wow, ale Dominika pięknie wygląda. Jaki czadowy strój w ogóle. Ten pokaz to bym chciała sama obejrzeć na żywo. Niesamowicie to wygląda, tak abstrakcyjnie. Kobieta ma teraz. Wow, fajnie, bardzo mi się podoba. To jest właśnie taki pokaz sztuki, właśnie to chciałam powiedzieć. To jest pokaz mody, który wygląda trochę jak pokaz sztuki, że ten... To show robi naprawdę duże wrażenie. Ja jestem zauroczona, nie wiem, co wy sądzicie. Czy chcielibyście zobaczyć tego typu pokaz na żywo, czy wolicie takie casualowe pokazy ubrań, które można nosić na co dzień? Na mnie takie coś robi giga wrażenie. Brawo! Thank you. It was amazing. You will be the star. O, idą nasze uczestniki! Wow, brawo! Wow, jak super wyglądacie! Muszę wam powiedzieć dzisiaj tak profesjonalnie, że jesteśmy dumni z tego, ja na pewno, że tak się fajnie wczuliście w inny klimat. Fajnie, że tutaj uczestnicy dostają komplementy od jurorów. Wydaje mi się, że no na pewno sobie zasłużyli na to. No nie, że przestraszyłem się modeli, że coś są lepsi, coś takiego, tylko taki stresik, że ja bym chciał bardzo, no, mówić po angielsku i podejść do kogoś, zagadać, coś takiego. No to najlepszą metodą oczywiście jest uczyć się w międzyczasie, ale dobrą metodą jest też przełamać ten swój stres i tę taką blokadę. I Kacper, znasz kilka słów po angielsku, więc następnym razem, jeżeli uda ci się, to podejdź i zagadaj nawet o jakieś pierdole typu: ej, jak się czujesz przed pokazem? Taki mały small talk. Small talk to jest mała rozmowa, więc taka nawet mała rozmowa o jakichś pierdołach, o pogodzie, to już sprawi, że każda następna rozmowa będzie taka dla was bardziej swobodna. Classic football. There is the cross at the end. Yeah. Stop for the take a picture. To właśnie taki. Tutaj już widzicie, jest jakiś taki większy układ, że ktoś tutaj się krzyżuje na koniec, więc mam nadzieję, że też to przećwiczą. Czasami jest tak, że jak już naprawdę nie ma czasu, to tak jakby ćwiczymy to, co mamy zrobić na scenie, ćwiczymy po prostu na backstage'u w takiej mniejszej skali i wtedy też okazuje się, że wcale to nie jest nic skomplikowanego. Jak po prostu sobie przejdziecie ten układ, to jest łatwe, a jeżeli ktoś wam tłumaczy i tak się sobie musicie to zwizualizować, ja na przykład nie jestem świetna w wizualizacjach, to się wydaje być bardziej skomplikowane niż rzeczywiście jest. Słuchaj, Kacper, ten pokaz musi być świetny, bo nie po to cię wracałem, żeby ten pokaz nie był petardą, no. Ale słabo. Kurde, jak ja bym usłyszała coś takiego przed wyjściem na pokaz, to mój poziom stresu byłby 20 razy wyższy i to nie byłby stres motywacyjny, o którym wam mówiłam, taka adrenalinka. Mega słabo, Michał. Naprawdę, nie powinieneś robić czegoś takiego. Tym bardziej, że Kacper dostał ten pokaz po zrobieniu castingu, więc gdyby projektant uznał, że Kacper się nie nadaje, to on by tej pracy w ogóle nie dostał. Muszę powiedzieć, że
bu i jestem niezadowolona z takiego negatywnego podkręcania uczestnika. Będzie petarda. Musi być, wreszcie. Zadowolony rujek? Ej, dobra, to takie teksty leciały do Kacpra, a za chwilę do Nicole. O ciu, ciu, ciu. Fajnie, że to tak zmontowali, bo od razu widać kontrast. Troszkę słabo. A, idzie Mikołaj. Ale świetnie wygląda, wow. Super. Naprawdę super. Kurczę, Mikołaj to ma takie oczy, hypnotizing, że nie mogę oderwać od niego wzroku, a jednocześnie trochę się go boję. W sensie przykuwa na pewno mój wzrok do swojego wzroku, tego magicznego. Pięknie wygląda, fajny catwalk, brawo. O, Nikola! O, idzie! Patrz, no patrz na nią. Wreszcie ktoś sposób na jej włosy znalazł. No, Lado będzie pracować. Wow, ale fajnie jej te włosy uczesali. Przepięknie wygląda i Nicole tutaj idzie z torebkami. Z torebką, przepraszam. Tak sobie teraz pomyślałam, że jeżeli w programie Top Model chcieliby robić jakieś utrudnienia przy zadaniach związanych z pokazami, to mogliby uczestnikom kazać na przykład właśnie przejście z torebką albo na catwalku. Kiedyś było w którymś sezonie Top Model to, że prosili uczestników, żeby w trakcie robienia pokazu zdjęli ubranie, dlatego że w sensie jakiś żakiet albo marynarkę, nie całe ubranie oczywiście, Boże, co ja gadam. Cofam to, co powiedziałam, bo jeszcze kogoś zainspiruję z tego programu. Tak się dzieje na pokazie, że proszą nas o to, żeby zdjąć kurtkę i to jest taka pierdoła, ale ładne odpięcie guzików w dobrym momencie, na czas, ściągnięcie kurtki, gdzie czasami może się przyblokować tutaj na mankietach, to nie jest taka łatwa sprawa wcale, więc mogliby właśnie zamiast kazać im chodzić po jakichś głupich rampach, prosić, żeby odpowiednio zagrali z akcesoriami, zdjęli kurtkę, czy jakoś odpowiednio poprawili sobie ubranie już na catwalku. No Nicole, no to wiadomo, przepięknie wygląda, super catwalk, także brawo. To była mocna adrenalina. Też. O, idzie. Ale super Kacper wygląda moim zdaniem i ma bardzo mocny krok, bardzo skupiony wzrok, bo tutaj były takie przebitki, że większość jurorów oraz Michał Piruk mówili, że Boże, ale martwię się o Kacpra, mam nadzieję, że sobie da radę. No nie jest doświadczony, jest osobą mniej pewną siebie, więc okej, z jednej strony rozumiem, z czego to wynika, ale pamiętajmy o tym, że on zrobił casting i gdyby klient nie był go pewny, no to prawdopodobnie Kacper nie dostałby pracy. Na początku był, jak wchodziłem, już na ten środek, to był taki lekki stresik, ale jak już miałem iść, to nie zwracam uwagi, że ktoś siedzi czy coś takiego i byłem. Wiem, że to jest zamysł oczywiście projektantów i tak jak wam mówiłam, każdy ma inną wizję i tak dalej, ale jak widzę przebitki z pokazu i widzę tę setkę, podczas której się wypowiada Kacper, to Kacper wygląda zdecydowanie lepiej podczas tej setki, która nie jest nagraniem z profesjonalnego pokazu, niż na tym pokazie. No ale taki look również czasami sprzedaje się w modzie. Moim zdaniem fajnie sobie poradził. O, super! Ale to jest spektakularne, jak oni idą tak wszyscy, nie? Aż zamykał pokaz, patrz. Zamykał pokaz, to znaczy, że był ostatni podczas pokazu. Można pokaz otwierać, albo zamykać, albo być jedną z osób w środku. I zarówno otwieranie pokazów, jak i zamykanie pokazów to jest taka bardzo ważna sprawa. To znaczy projektanci zazwyczaj najlepsze kreacje albo najsilniejszych modeli wystawiają właśnie na początek i na koniec, żeby był ten efekt wow przy pierwszej osobie, która wychodzi na pokaz, co jest absolutnie normalne, prawda? Jak siedzi widownia, to trzeba zrobić takie mocne uderzenie. Tak samo jak na filmach na YouTubie też często ten początek jest bardzo ważny i też zakończenie. Zakończenie jest istotne, czyli to, jaki smak pozostawi po sobie cały pokaz, czyli to, jeżeli jesteście pierwsi albo ostatni na pokazie, to jest bardzo duże wyróżnienie. Mi się było. Z
zobaczcie, jak tutaj wygląda finał pokazu. Jeszcze inaczej. Fajnie, że te pokazują takie różnorodne finały. Tutaj trzeba uważać oczywiście, żeby iść w tempie, dlatego że jest bardzo dużo osób na mniejszej przestrzeni i w takiej sytuacji niesamowicie trzeba uważać, gdzie stawiacie nogi, dlatego że niektóre dziewczyny mają dłuższe sukienki. I pamiętajcie o tym, żeby nikomu nie przydeptać sukienki. To był mój największy strach zawsze, jak ja miałam długą sukienkę. Bo ja wiedziałam, że ja nikogo nie przydepczę, ale zawsze się bałam, że ktoś mnie przydepcze. Dlatego jak wiedziałam już po próbach, kto za mną idzie, to rozmawiałam z tą osobą i mówiłam, błagam, pamiętaj, żeby zachować odpowiedni dystans, błagam, nie nadepnij mi na sukienkę, bo nie chcę się przewrócić. Całe szczęście nigdy to się nie zdarzyło, ale to było coś, co mnie stresowało często. Nice. No jak? To było super. Ale się cieszę, bo pamiętam, jak ja sama się czułam, kiedy robiłam pierwsze pokazy. To jest takie spełnianie marzeń, także mega fajnie. Ubolewam nad tym, że panowie mieli tylko dwa castingi, a dziewczyny miały możliwość zrobienia 6 pokazów, chyba 6, prawda? Więc no szkoda. Rzeczywiście tak jest często w branży, że panowie mają mniej castingów, więc jakby rozumiem, z czego to wynika. Ale na pewno było więcej pokazów, więc może nie udało się po prostu zorganizować castingów do tych pokazów. No straszna szkoda, że tutaj nawet jak Mikołaj zdobył wszystkie castingi, na które poszedł, ale mimo wszystko zrobił tylko 2 pokazy, a nie 6. Chłopaki, to co, złapaliście bakcyla pokazowego? Fajne przeżycie, co? Jesteśmy dumni z ciebie, Kacper. Mi się wydaje, że jest progres wchodzenia, ale ja nie widziałem tego, więc... Nie, jest absolutny progres. Radzisz sobie bardzo dobrze, super, naprawdę. Pięknie wyglądałeś. Super, bardzo mi się podoba to, że tutaj jurorzy nakręcili pozytywnie Kacpra, bo po tych słowach, co powiedział Michał Piruk, to ja bym była zestresowana i nawet jakby mi się wydawało, że poszłam dobrze, to bym się zastanawiała, a może jednak nie. Jeżeli jest taka możliwość, to fajnie jest obejrzeć swój pokaz i samemu zobaczyć, nad czym można popracować. W ogóle dobrze jest zobaczyć swoją pracę. Tak samo wam mówiłam, jak zaczynacie pracować w telewizji, dobrze jest obejrzeć swoje nagrania i zobaczyć, co jeszcze trzeba skorygować. Jak ja pracowałam w modelingu, to bardzo ciężko było znaleźć pokazy, naprawdę. To nie było tak, że wpiszecie sobie hashtag, dlatego że w internecie czasami można było znaleźć jakieś informacje, ale ciężko było wyszukać. Ja też pracowałam na rynkach azjatyckich. Pokazy w Chinach to w ogóle ciężko było znaleźć, dlatego że wcześniej to jeszcze nie było social mediów tak bardzo rozwiniętych. A ja nie piszę po chińsku, dlatego mam bardzo mało zdjęć z moich prac, zwłaszcza z tych takich wcześniejszych okresów. Teraz prawie każdy pokaz ma swój odpowiedni hashtag, więc łatwo jest od razu znaleźć. Jak robicie casting dla jakiejś firmy, to możecie sobie wejść na profile społecznościowe tej firmy i od razu znaleźć wasze zdjęcia. Więc teraz jest bardzo łatwo dotrzeć do takich nagrań. U nas, jak ja zaczynałam, u nas w branży w tamtych czasach, to o Jezu, jak wam agent nie pomógł znaleźć jakiegoś nagrania czy jakichś zdjęć, to niemalże graniczyło to z cudem, żeby coś znaleźć. W pokazie Petry Kubikowej pojawią się Julia i Nicole. O, to mamy jeszcze jeden pokaz. Już myślałam, że zakończyliśmy pokazy. No to już wiem, że na pewno nagram 2 odcinki, dlatego że bardzo się rozgadałam, ale nie zawsze mam taką możliwość podczas programów odcinków Stop Model, żeby podzielić się z wami moimi przemyśleniami, moimi doświadczeniami, a tutaj właśnie chciałabym wam dużo takich przemycić smaczków z tego, jak to rzeczywiście wszystko wygląda. Maciek, pięknie. Pokaz Petry to też zupełnie inna bajka niż wszystkie inne. Podeszła tam, się zapytała, jak tam, czy tam dobrze. How do you feel? Cool. Przymierzyłam przy niej później strój. Super, tutaj prekrasny, preciewa, wszystko dobre. Widzicie, tutaj jest jeszcze inne podejście projektantki. To jest normalna sprawa, że za każdym razem, jak się pracuje z ludźmi, to każdy człowiek jest inny. Ale przygotujcie się na to, że czasami będzie fajny klient, a czasami będzie taki, który będzie was przestawiał, który nawet się nie spyta, jak macie na imię nawet. Thank you. Ja bardzo się stresowałam tym pokazem. Kurczę, co to było za koła? A czy tutaj modele mieli próbę z jakimiś kołami? To chyba przez nie trzeba będzie przejść. Jestem ciekawa, zaraz zobaczymy, co tam się dzieje. Mam nadzieję, że nie będą to ruchome takie koła. I know. Go. A idę. Aha, okej, okay. Czyli tutaj muszą modelki przejść przez te koła.
Pierwsza dziewczyna, która tutaj została pokazana, jak przechodzi przez te koła, to słabo to wyglądało, dlatego że spojrzała całkowicie w dół. Jeżeli nie czujecie się pewne i boicie się, że rzeczywiście możecie się potknąć przechodząc przez to koło, no to nie ma wyjścia, trzeba się spojrzeć w dół. Ale dlatego, być może były tutaj próby, ale już nam nie zostało pokazane. Natomiast wygląda to trochę tak, jakby prób nie było, bo jeżeli będą próby, to sobie wyczujecie, w którym momencie spojrzeć z większej odległości, gdzie jest to koło, i od razu będziecie wiedzieli, kiedy podnieść nogi. Nam bardzo zwracano uwagę podczas pokazów, żeby nie patrzeć w dół, żeby nie patrzeć na podłogę. Jedyne takie momenty, kiedy rzeczywiście nie robiono nam problemów z tym, żeby patrzeć w dół, to były takie momenty, kiedy były schody. No to wiadomo, że wtedy to trochę inaczej wygląda, ale również zwracano nam uwagę, żeby jak najmniej patrzeć w dół. Więc być może tutaj prób akurat nie było. Julia. O, nasza. Idąc u Petry, wyobrażałam sobie po prostu siebie, pewną siebie, bo na... Julia, brawo. Zobaczcie, jaka jest różnica. Julia przechodzi przez te koła. Pewna siebie, nie patrzy się w podłogę. Oczywiście wiadomo, że wasze zdrowie jest najważniejsze, więc jeżeli nie jesteście pewne, gdzie jest to koło i musicie się spojrzeć na podłogę, to lepiej jest się spojrzeć niż się przewrócić. Ale Julia, brawo, w porównaniu z tą modelką, która była pokazana wcześniej na przebitce, to o wiele lepiej wygląda. I Julia tutaj opowiada o tym, że projektantka mówiła, żeby czuć się pewną siebie, żeby poczuć po prostu ten pokaz i to jej dało taką siłę, taką motywację. Słuchajcie, to jest taka praca trochę bardziej artystyczna, powiedziałabym, jeżeli modeling jest taką pracą, powiedzmy, trochę bardziej artystyczną. I tutaj nasze nastawienie do pracy jest bardzo ważne, dlatego ja tak często mówię o tym pozytywnym nakręcaniu, bo to właśnie sprawi, że będziecie sobie radzić 10 razy lepiej niż w momencie, kiedy ktoś wam powie, wiesz co, jesteś beznadziejny, ale weź postaraj się, może chociaż raz ci się coś uda. No to w tym momencie macie duże szanse, że pokaz będzie do dupy, że zdjęcia będą do dupy. Ja cały czas w głowie miałam, że jestem pewna siebie, że jestem tu, gdzie chciałam być, że jestem tu i jestem tego pewna. I jakby w kółko ta myśl... To mnie napędzało. Napędzało mnie to, Jezu, jak mnie to napędzało. No i super. Julia w ogóle, jak oczywiście ja jej nie znam, ale oglądając ją w tym programie, to sprawia wrażenie tak inteligentnej osoby, która wie, jak odpowiednio wykorzystać wszystko to, co jest jej mówione. No i możecie sami zobaczyć, jak to nakręcanie przez projektantkę fajnie nakręciło właśnie Julię. Także pamiętajcie, jeżeli będziecie pracować z modelami, to bądźcie mili, mówcie komplementy. I nawet jeżeli tak się zdarzy, że nie do końca jesteście zadowoleni, to można wszystko powiedzieć w taki sposób, żeby kogoś zmotywować, a nie zdemotywować. I codziennie mogłabym tak chodzić, bo no mi to naprawdę frajdę ogromną sprawia i ja nawet bym mogła już powiedzieć, że to kocham, to... No to ja się piszę na to. Gdzie mam podpisać? Zrobiłam dla was tutaj małą stop klatkę, bo... Coś ciekawego się tutaj wydarzyło, mianowicie Nicole ma długą sukienkę i ona musi zrobić taki większy krok, żeby przejść przez tę obręcz i jak zobaczycie sobie ten film, normalnie jak on leci, jeżeli chcecie, to oczywiście to jest też na playerze, to pewnie większość z was nawet nie zwróci na to uwagę. Natomiast ja zwróciłam uwagę, że Nicole bardzo delikatnie z boku złapała sukienkę jedną ręką i leciutko ją podniosła, żeby się nie potknąć, żeby się nie przewrócić. I szapoba, dlatego że można złapać sukienkę i podnieść ją w taki sposób, że każdy zobaczy. Można w ogóle nie podnieść sukienki i się przewrócić. A można to zrobić bardzo dyskretnie, bardzo delikatnie i to jest najlepsze wyjście z tej sytuacji. Jest jeszcze taka jedna metoda, że jeżeli sukienka nie jest tak aż ekstremalnie za długa, to można ją lekko podkopać z dołu, jak wykonujecie krok i ona wtedy leciutko poleci do góry i się nie potkniecie. Ale to jest coś, co ja też robiłam na pokazach. Super! Brawo! Wow! No pięknie wygląda, do tego jeszcze wie, jak zagrać z sukienką, jak ją leciutko podnieść, jak się zachować na catwalku. Pełna profeska. Kochani, przed wami najważniejsza sesja w tej edycji, która zdecyduje, kto przejdzie do finału 10. edycji Top Model. I to zostawimy sobie już na kolejny odcinek, dlatego że myślę, że gdybym miała teraz omówić cały odcinek, to będę tak zmęczona, że stracę tę energię, którą chciałabym się z wami podzielić.
No i też myślę, że wtedy odcinek wyszedłby jakiś dwugodzinny. Nagadałam się dzisiaj bardzo dużo, ale to dlatego, że było dużo do skomentowania. Bardzo ciekawy odcinek według mnie. Mogliśmy dużo zobaczyć różnorodnych rzeczy. Mam nadzieję, że udało mi się pogłębić troszeczkę te rzeczy, które zobaczyliście. To takie delikatne podnoszenie sukienki, jakieś niektóre rzeczy na backstage'u. Mogłam wam troszeczkę powiedzieć o moich historiach. No nie wiem. Mam nadzieję, że taka forma wam się podoba, bo też z takim zamiarem ja w sumie zakładałam ten temat, żeby podzielić się z wami troszeczkę takimi branżowymi ciekawostkami, a nie tylko, żeby komentować sam program, żeby besztać sam program, tylko właśnie, żeby coś dodać od siebie. Według mnie ciekawe pokazy, modele świetnie sobie poradzili. Znowu ubolewam nad tym, że Mikołaj i Kacper nie mieli takiej okazji, żeby się wykazać jak dziewczyny. Dlatego ciekawa jestem, jak ich praca będzie oceniona, bo wszyscy sobie świetnie poradzili, a w ogóle Julia i Nicole to jest wow. Jak kiedyś moja marka się rozwinie na tyle, że sama będę mogła organizować pokazy mody, to bardzo bym chciała, żeby dziewczyny poszły w moim pokazie. Ach, to by było po prostu moje marzenie, bo to jak one ograły ubrania, to jak pięknie je zaprezentowały, to naprawdę jest sztos, ale uważam, że każdy w ogóle z modeli świetnie się spisał. Wielkie dzięki za to, że byliście ze mną. Do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaki, bye bye! Blow the smoke through my cigarette.